doprowadził do tego, że Japonia z tej wojny zdołała wyjść we wrześniu 1945 roku. Paweł Wieczorkiewicz. Że ten człowiek nie stanął przed sądem wojennym, to również wyłącznie zasługa Amerykanów. Marek Urbański. Piękne i bestia. Hirohito, cesarz Japonii. Era jego panowania znana jest jako oświecony pokój. Związany z kołami militarystycznymi Japonii, niewątpliwie był odpowiedzialny za rozszerzenie działań zbrojnych, za wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami alianckimi w czasie II wojny światowej. W 1946 roku wyrzekł się boskości, potwierdzając ludzki wymiar władzy cesarskiej. Panie Arkadiuszu, widzę, że już pana jednak chyba do szkoły podstawowej trzeba wysłać. Potrafił pan tak skłamać historię, posługując się jakimiś opracowaniami czy kompendiami, które oczywiście też łżą, że aż strach było tego słuchać. Hirohito nie odpowiada za wybuch wojny, był tej wojnie przeciwny, to po pierwsze. A po drugie, tylko Hirohito doprowadził do tego, że Japonia z tej wojny zdołała wyjść we wrześniu 1945 roku bez cesarza. Ta wojna trwałaby do roku 1947-1948 i zakończyłaby się kataklizmem dla Japonii i ciężkimi stratami dla Amerykanów, Brytyjczyków, wszystkich tych, którzy chcieliby te wyspy zdobywać. Kandydat do pokojowej nagrody Nobla. Pierwsze o tym, że wojna skończyła się w 1945 roku, to nie przesądził Hirohito, a bomba jądrowa. Po drugie, że ten człowiek nie stanął przed sądem wojennym, to również wyłącznie zasługa Amerykanów. Amerykanów, którzy jak gdyby złamali wyraźnie nurt ideologiczny, który im w tej wojnie przyświecał. Sprawa druga, żołnierze japońscy nie umierali z okrzykiem niech żyje taki czy inny admirał, tylko umierali za cesarza. Cesarz był zwornikiem tego całego systemu. Gdyby cesarz otwarcie zaprotestował, nie wiadomo jakby cała sprawa wojny potoczyła się wewnątrz, w samej Japonii. Cesarz siedział cicho do momentu, kiedy wydawało się jeszcze, że coś jest do uratowania. Ale cesarz zdecydował się na naruszenie najświętszej japońskiej tradycji, przełamanie wszelkich tabu, zajmując stanowisko polityczne. Rzeczywiście, w godzinie ostatecznej próby, ostatecznej klęski. Nie zgodzę się z tą. No bomby atomowe i generałowie chcieli walczyć dalej. Dobrze, kupił sobie życie i kupił sobie swobodne badania oceanograficzne przez najbliższe 3 czy 4 dziesięciolecia. Była to cena, jaką zapłacił za to, że nie postawiono go pod murem, ani nie powieszono. A zasługiwał na to z całą pewnością. Dlatego, że no, w sumie jako symbol tego państwa, jako jego głowa jednak. Przyznasz chyba. Będę bronił cesarza. Myślę, że to fakt, że przerwał jednak tą wojnę, jest jego największą zasługą. Tym pierwszym punktem, od którego się powinien zacząć jego życiorys. Przy całym szacunku dla ciebie pozwolę sobie pozostać przy własnym.